Młodzież z miejskich szkół zainaugurowała słupski rok sportowy. Przypomnimy też uroczyste otwarcie muzeum w Redzikowie i 19. turniej o Puchar Prezydenta Słupska. Oglądasz serwis informacyjny 10 minut TV. Zapraszamy! Inauguracja Słupskiego Roku Sportowego 2014-2015, na której nie zabrakło przedszkolaków i uczniów słupskich szkół, odbyła się w hali lekkoatletycznej przy ulicy Madalińskiego. Oprócz sportowców obecni byli dyrektorzy szkół, prezesi klubów sportowych i goście honorowi. Rozpoczęcie roku sportowego połączone jest z otwarciem Słupskiej Olimpiady Młodzieży. Wśród wielu medalistów, którzy uczestniczyli w tegorocznej inauguracji, jednym z najbardziej utytułowanych sportowców był judoka z UKS Wrzeście. Podczas uroczystej gali, w której uczestniczyli również przedstawiciele słupskiego magistratu, zaprezentowała się grupa taneczna Cheerleaders, która od lat dopinguje słupskich koszykarzy. Na zakończenie podpisano umowy z placówkami prowadzącymi szkoły sportowe. Jak dodał przewodniczący Szkolnego Związku Sportowego w Słupsku, dzięki takim rozwiązaniom uczniowie nie muszą dodatkowo popołudniami uczestniczyć w treningach, a szkolenie odbywa się w ramach odpowiednio zaplanowanych zajęć lekcyjnych, w tym sportowych. W podsłupskim Redzikowie odbyła się uroczystość otwarcia mini-muzeum lotnictwa połączona z odsłonięciem tablicy poległych pilotów 28. Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. W uroczystości uczestniczyli byli i obecni wojskowi, ich rodziny i mieszkańcy naszego regionu. Szanowni Państwo, dlaczego wojsko cieszy się dużym zaufaniem społecznym? Bo wojsko, jak da słowo, że coś zrobi, to zrobi. I w dniu dzisiejszym stawiamy kropkę nad i, kropkę, która zakończy nasze działania z odnowieniem i przestawieniem samolotów na godne miejsce, a te godne miejsce jest przy głównej bramie do dawnego pułku, na terenie osiedla kadry, która tutaj mieszka już w wieku emeryckim. Cztery samoloty pomniki, które zostały przeniesione z terenu wojska na miejsce ogólnodostępne dla wszystkich, tworzą na osiedlu w Redzikowie mini muzeum. Dodatkowo na obelisku upamiętnieni zostali lotnicy, którzy stracili życie lub zaginęli w czasie służby. Natomiast w miejscowej szkole znajduje się Izba Tradycji 28. Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.
Obecnie trwają starania o to, aby szkoła nosiła imię 28. Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Trefl Sopot wygrał z Energią Czarnymi Słupsk 63-77 w finałowym meczu 19. turnieju o Puchar Prezydenta Słupska. Tym samym główne trofeum dwudniowych zawodów rozgrywanych w słupskiej hali Gryfia trafiło do trójmiejskiego zespołu. Dzień wcześniej, w sobotę wieczorem o godzinie 20:00, Czarni w swoim pierwszym półfinałowym spotkaniu w turnieju zagrali w lokalnych derbach z AZS Koszalin. Pomimo tego, że to tylko mecz sparingowy, to jednak kibicom otwarcie sezonu, nawet towarzyskie z rywalem z zamiedzy, zawsze podnosi poziom adrenaliny. Przez większą część tego pojedynku słupska ekipa przegrywała kilkoma punktami. Gospodarzom nie wychodziły rzuty za trzy, nie trafiali osobistych, jak również przegrywali w walce pod koszem przeciwnika. Jednak w końcówce meczu to słupskiej ekipie wchodziły niemal wszystkie rzuty do koszalińskiego kosza. Ich akcje były coraz bardziej składne, a obrona potrafiła skutecznie rozbijać ataki przeciwnika. Gospodarze w emocjonującej końcówce potrafili także wybronić akcję AZS, która mogła doprowadzić do remisu. Ostatecznie Energa pokonała akademików z Koszalina 72-69. Trzecie miejsce w słupskim turnieju wywalczyła ekipa Śląska Wrocław, która pokonała koszaliński AZS 70-62.